Słuchajcie, wpadłam do Empiku na Wielkanoc i zobaczcie, jest Wielkanoc, także mega się cieszę, bo gdzie ja byłam? W Rossmanie. Byłam taka rozczarowana, bo nie było Wielkanocy. Także Empik nie zawodzi, jest cała tutaj ta półka, jak widzicie, o ozdobach wielkanocnych, także dobra, nacieszmy oko po całości, tu jakie zajce, jejku. I co? I podnosimy, sprawdzimy, jak to cenowo wygląda. Dobra, odłożę koszyk i działamy. Także patrzcie kawkę i działamy. Witajcie na przeglądzie w Empiku, a potem lecimy do nowego marketu. To jajo 29,99, także lecimy do nowego marketu spożywczego. A co to, nie widzę ceny, ale pewnie to jajo w tej samej cenie co poprzednie, czyli 29,99, ale nie na artykuły spożywcze, na przemysłowe. Fajna ta kurka, z tą dziurką jakby przygotowana na znoszenie jajeczka. Nie no, śmieję się. 39 zł. No, a ten zajączek bardzo podobny do tych zajączków w Pepco. Ten trzyma całe jajo, a te pepkowe takie pół jajka, gdzieś tam schowane, no nie? 24 zł. Tutaj taka ozdoba z żółtym jajem. Takie jajo w jaju. 19,99. O, kurka. Fajna, nie? O, nie ma ceny. To jest, nie wiem, zestaw kurek, czy każda kurka inaczej. To jest świeczka? Nie, to jest po prostu jajko, ale też nie widzę ceny. I 49,99 te gigantyczne zajce. Takie drewienka. Dobra, foremki. I te foremki. 19,99 takie, ale też obok widzę są po prostu zajączki. Tutaj formy silikonowe. Ile one? I kwiatuszki. Niecałe 3 dyszki. I obok jeszcze forma silikonowa, jajeczka. O, a tutaj co to takie fajne, malutkie. Jajeczka, kaczuszki, zajączki. 19,99. Dobra, uszy na później, na za chwilę. Ptaszek, to jest, co to jest? Wróblek, ćwirek. I będzie 19,99. Na co wam to wygląda? Napiszcie w komentarzu. I to jest jakaś świeca, również niecałe 3 dyszki. Ładne kwiatuszki, stokrotki chyba, nie? Tutaj, o, jakie ładne jajo. Bardzo podobne było w Sinseju. Zapraszam was na przegląd Sinseja. Bardzo ładne ozdoby wielkanocne, chociaż nie w dużej ilości, ale ładne. To jajo niecałe 3 dyszki. Oczywiście była świeca. O, tu jest jakie ładne, żółte jajo. O, ja. O, tak, to bardziej pasuje do tego jaja z Sinseja. 19,99. Ładne, tylko tam to było białe. Tutaj jakiś stroiczek. 29 zł. A to zobaczcie, jakie ładne motylki dwukolorowe, takie klipsy dekoracyjne. Trzy kolory. 12,99. Co myślicie? Ładne. I obok forma. Już sprawdzimy sobie cenę. Niecałe 18 zł. I czy tam jeszcze coś jest innego? Nie, to jest wszystko to samo. Dobra, zobaczmy sobie te kurki. 49 zł. Panie, jakie galotki. Takie bardziej do skorupki nawiązują, ale dobra, tu panią przeprosimy no trochę, bo wyjmiemy sobie ten stroik. Stroik, taki wieniec do zawieszenia, ale można troszkę położyć, nie? Ale nie wiem, gdzie tu jest cena. Dobra, nie widzę ceny, może będzie gdzieś dalej. Co myślicie? Ładny, no nie? Chyba tu jaka, jejku, jaka ładna skorupka. Śliczna. Całe 3 dyszki. No ja bym tutaj nic nie sadziła. Stawiamy to tak, żeby po prostu sobie tylko stała. Choć teraz widzę, że... Tylko czekajcie, odłożę. Jest tu jakaś promka. Zobaczcie. Zobaczcie, kolekcja wielkanocna. 1 plus 1 gratis przy okazaniu aplikacji. Od 23 marca do 5 kwietnia. Ciekawe. Trzeba by zajrzeć na stronę www. Ładny zajączek. 29 zł. Czyli tak, trzeba sobie ściągnąć aplikację i skorzystać z promocji wielkanocnej, bo czemu nie? 1 plus 1 gratis. Bukiecik tulipanów, 24 zł. Dobra, są jeszcze jakieś doniczki. Dobra, zobaczymy chociaż tą jedną. O, jaka ciężka. Ona niecałe 2 dyszki. Ceny bardzo przystępne, jeśli chodzi o ozdoby wielkanocne. Co myślicie? Napiszcie w komentarzu. I co? Baranki. Jakie manuszki, zobaczcie. Cieniutkie. 59 zł. Pokaż się z każdej strony. No fajny. Podoba mi się. O, tutaj jakieś torebeczki, co tutaj? Ojej, tam jest zajączek. Ile to? 6 zł. Nogi mi ścierpą, muszę zaraz się podnieść tutaj, a to jeszcze tyle zajcy, ja nie wiem. Dobra, uszy. Mówiłam, że podniesiemy uszy. Niecałe 13 zł, taka opaska.
Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj tego żółtego zajca. Gdzie ty masz cenę? A nie, to nie jest cena może. Dobra, pod spódnicę. Pani śnieg nie mamy tylko za ceną. Ceny brak, ale nóżki ładne. Może znacie cenę, to napiszcie w komentarzu. No i zobaczmy może sobie jeszcze te wazoniki. 39 zł. Tam z tyłu widzę taką lampę a la Aladdin. No nie? Trochę tak, ale nie ma ceny. I co? I... O, dobra, jeszcze ten zając może złoty, co? Ale dobra, nigdzie nie ma ceny, także nie podam, jak znacie, to napiszcie w komentarzu. I to tyle, jeśli chodzi o Empik. Tak, bardzo ładny ten wieniec. Nie mam sklep, jestem w sklepie Eurospar, a bardziej w markecie spożywczym Eurospar, nie wiem, czy kojarzycie. No, supermarket, w którym to można zrobić codzienne zakupy, jak wszędzie. Ale my dzisiaj zajmiemy się tylko i wyłącznie artykułami niespożywczymi, także zobaczymy sobie, co tu mają na półeczkach. A mają dosyć ciekawe rzeczy. Jak na przykład takie tabliczki motywacyjne za 15,99, bardzo duży wybór, jak widzicie. Oczywiście standardowo dajcie znać, czy macie taki sklep, taki market u siebie w pobliżu i czy lubicie robić w nim zakupy. Przyznaję, że liczyłam tu trochę na ozdobę wielkanocną, ale tak już przeszłam po całości i niestety nie spotkałam. Czy być może gdzieś pominęłam ten dział, ale no nie wiem, nie wydaje mi się. Jeśli macie inną wiedzę, to oczywiście napiszcie mi o tym w komentarzu. Ładne kubeczki, wszystkiego najlepszego na 18 urodziny, 12,99. Można mieć w zmywarce, także super. No i wybór, jak widzicie, dość sporawy. Dobra, lecimy dalej. Jakie plecaki, zobaczycie. Tylko te ślepia, te jęzory. Świetne. Plecak młodzieżowy, 6 dyszek. To jest jednokomorowy? Chyba tak, zobaczmy. No, ma tam jakąś kieszonkę i tutaj z przodu, ale fajny, naprawdę. Co myślicie? Do tego widzę, tutaj są jeszcze piórniki. Za niecałe 16 zł. Nie, ten akurat za 23. Fajne rzeczy. Dobra, ale nie po to tu przyszłam. Także lecimy dalej. Ale tak mówię, przystanę, bo naprawdę fajne. Dobra, jeszcze zobaczmy tutaj te emoji. Za 25 zł teczka na rysunki. Dobra, są kubeczki. I... O, ładne, co? I one... Jak tutaj cenowo wygląda? Czekajcie. 21,99, niezależnie który kubek, 300 ml. Zabierzemy, zapłacimy 21,99. No i co myślicie? Napiszcie w komentarzu. Tutaj w ogóle tak ładnie wyłożone. I jeszcze coś takiego. Również 21,99. Tutaj z tyłu jakieś szkło. Zobaczmy może tą literatkę, co? Patrzę za ceną. Ceny za zestaw, te tutaj 121 zł, to jest 12 sztuk, ewentualnie te wyższe, no kieliszki, 131. Dobra, mamy pucharki, może kucnę, co? Będzie lepiej widać. I tutaj jest 6 sztuk za 36 zł. No to cena chyba, okej, co myślicie? Obok, co to jest? To jest do jajek. Gotowania 350 W na 6 jajek. 66 zł. Szklaneczki od lewej 38, podwójnym tam 50, dwa rodzaje. Zaparzasz do kawy 35 zł. Chyba dobra cena, jak na taką firmę. W ogóle tu jest wszystko z firmy Ambition. O, a to jest tego najlepsze potwierdzenie. Zobaczcie, wszystko z firmy Ambition. Taki szybki podgląd na ceny. I o, fajna tacka na pizzę. Mam podobną, ale nie z tej firmy. 22 zł. Ceny myślę, że są przystępne. Co myślicie? Się rozglądam za średnicą, ale... Aha, dobra, jest 35,5 cm. Fajna ta jasna forma na babkę piaskową, no nie? Ile to ma? 23 cm. Kubeczków ciąg dalszy, zobaczcie, za 15,99 każde. Takie ładne, zdobione. No tutaj powyżej zwykłe szklaneczki za piątkę. Ale dobra, zobacz może kubki, co? Tak z takimi paseczkami. No i to wszystko firmy Ambition. Dobra, zobaczmy może tą zestawę na dole. To jeszcze jaki blady róż. Czy to jest pomarańcz? O, ale ta jest ładna, co? Taka filiżaneczka. 10,99 z podstawkiem. Talerzyk. To jest akurat głęboki. 16 zł. Miseczka 15. Co myślicie? No i tam jeszcze w takim kolorze.
I ten talerzek 12 zł. No i to jest taki łosoś, no nie? Łosoś bardziej. Dobra.